Sur la
ruszło w piątek wieczorem na trasie Kołacza-Głodawa. Łoś wybiegł z lasu wprost pod koła Mercedesa. Do szpitala trafiło dwoje pasażerów auta. Zwierzęcia nie mogły się zostawić. Jedyna rada: ograniczenie prędkości podczas przejazdu przez teren leśny. Pan mówi, proszę w ogóle zachować ostrożność. W całym kraju lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do bardzo słabej i złej. Już pojawiają się zamglenia w rejonie Białego Stoku, Mławy, Elbląga i Koła. Jest 22. Polskie Radio Warszawa. Wiadomości Marzena Wyczółkowska. Kolejny dzień kampanii wyborczej za nami. Premier Donald Tusk był dziś na Podlasiu, spotkał się z celnikami, później z producentami.